tvpodkarpacie.pl. Ostatni mecz przed własną publicznością w rundzie zasadniczej słowackiej drugiej ligi rozegrali hokeiści Ciarko KH 58 Sanok, podejmując HK Bardejów. Było to bardzo ważne spotkanie dla obu ekip. Oprócz sportowych emocji kibice przeżywali również te związane z 26. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sympatycy hokeja chętnie włączali się w akcję. Postoję już drugi rok i według mnie inicjatywa zbierania na hokeju jest bardzo dobra, bo kibice jako tako podchodzą do nas sami, a szczególnie małe dzieci. Tak, zauważyłyśmy, że kibice bardzo chętnie zają pieniądze do duszek. Zapraszamy do obejrzenia skrótu z bramkami, najciekawszymi akcjami meczu oraz do wysłuchania pomeczowych opinii.
to był bardzo ciężki mecz, bo drużyna z Bardejowa jeszcze walczy o play-offy i oni tu było widać, że grali bardzo, bardzo agresywnie i chcieli to wygrać ten mecz za wszelką cenę, ale nie pozwoliliśmy na to i dobrze się skończyło 5-1. W miarę wysoki wynik, także super. Pamiętasz, kiedy ostatnim razem udało ci się strzelić z dwie bramki w Osobieniu? Nie, to chyba pierwszy raz był. Pierwsza tercja, bo także wydawało się, że mamy taką przewagę, tak? Wygrywaliśmy tam 1-0, ale to wszyscy zawodników w szatni mówiliśmy, że ten mecz jest taki dziwny, tak? Że mamy niby przewagę, bo w szarach mamy 16-6, gdzieś tam w pierwszych 8-10 minutach nie dopuszczaliśmy przeciwnika do siebie, do bramki, ale potem ta gra się bardzo wyrównała i na odwrót to Bardejów miał 2-3 okazje do strzelenia gola, tylko nie mieli, tam po prostu decydowało mankament taki złe podanie do kija. Gdyby tam było dobre podanie do kija, to dostalibyśmy pewnie 2-3 gole i byłby problem. Natomiast w drugiej tercji wydaje mi się, że druga tercja zadecydowała o wyniku meczu, o całości, bo tam tą drugą tercję wygraliśmy 3-1 i to właściwie zdecydowało o wyniku całego spotkania. Mamy pretensje trochę do Rafała też, dlatego że nie zostawia się drużyny, nie robi się takich kar, nie rozmawia się z sędzią, nie reaguje się. Jeżeli dostaję karę, to po prostu siadam na ławkę i nie dyskutuję. Ale nie przeszkadzał troszeczkę sędzia dzisiaj, bo mieliśmy wrażenie, że w długimi fragmentami to on chciał być bohaterem tego meczu. Dzisiaj ciężko powiedzieć. Nie? Wydaje mi się, że największym chyba problemem jest to, że sędzia jest chyba z Bardejowa i to jest chyba największy problem w tej całej jakby otoczce tego. Tak? Nie powinien sędziować sędzia z Bardejowa. To wszystko. TVPodkarpacie.pl